Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich świętych, wybranych, bożych, powołanych, dzieci Boże, synów i córki Boże. Cudownie jest znowu przyglądać się Słowu Bożemu, cudownie jest poznawać Boga, który jest naszym Ojcem, który jest naszym Stworzycielem, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na niej jest. Im bliżej jesteśmy Boga, im bardziej poznajemy Go, tym bardziej rozumiemy, gdzie idziemy, co robimy, w którym kierunku zmierzamy. Więc to jest bardzo ważne. Bóg pragnie doznania, poznania i doświadczenia i wdzięczni jesteśmy Bogu za Boże Słowo, który objawia nam to, kim jest Bóg. Dzisiaj chcę mówić temat Bóg jest lekarzem. Taki jest tytuł. Zaczniemy od tego, że uzdrowienie jest Bożą wolą. Druga Mojżeszowa 15:26. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknął Egipt, nie dotknął Ciebie, bom ja Pan Twój lekarz. Słowo hebrajskie użyte w tym wersecie oznacza Jahwe Rofe, czyli Pan lekarz. Pojawia się w Starym Testamencie aż 67 razy i ma szersze znaczenie. Nie chodzi tylko o uzdrowienie fizyczne, ale odnosi się to także do aspektu naszego życia, takiego jak dusza, umysł, emocje, wola, wyobraźnie. I również Bóg w Starym Testamencie mówi, że uzdrowi ołtarz, że uzdrowi ziemię, uzdrowi naród, reperuje, uwalnia od grzechu, który często jest przyczyną chorób. Czyli Bóg uzdrawia też naszą duszę, wszystko, co jest związane z naszym myśleniem, wszystko, co jest związane z naszym odczuwaniem, wszystko, co jest związane z naszą wyobraźnią, również naszą słabą wolę, również naszą chwiejność, również nasze emocje. Często widzę w środowisku chrześcijańskim, że wielu z nas po prostu ma chorą duszę przez to, czego doświadczyliśmy w naszym życiu, z jakich domów jesteśmy, się wywodzimy, doświadczeń, jakie mieliśmy w szkole, czy w pracy, czy również w kościele. Różne tego rodzaju zranienia Bóg powiedział, że uleczy je wszystkie. Bóg też chce uzdrowić ołtarz. Tak jak powiedziałam, ołtarz oznacza to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy, w jaki sposób się do Niego modlimy i czy te modlitwy przynoszą odpowiedzi, czy w jaki sposób Go uwielbiamy i czy to uwielbienie sprowadza Jego chwałę i Jego obecność do naszego życia, czy to, w jaki sposób prowadzimy nasze życie jest miłą ofiarą Bogu, także Jego ogień, Jego akceptacja może stąpić z góry na nasze życie, tak? Bóg chce uzdrowić również całe narody, które są chore. Jak patrzymy na różne kraje, to widzimy różne choroby toczące narody przez lata. Pewne rzeczy się tam powtarzają i to, co Bóg chce, mówi tak, w moim imieniu, w mojej naturze również mieści się to, że ja chcę uzdrawiać narody. To wszystko, czym one były doświadczane przez lata, to nie musi się powielać w kolejnych pokoleniach. Ja chcę to zmienić. Bóg chce również uwolnić narody od wszelkiego grzechu, od wszelkiego zranienia, od wszelkiej choroby. Będzie to robił przez Jego Kościół, świadomy tego, kim jest Bóg i takiego Boga Kościół będzie wprowadzał w społeczeństwo, że ono będzie uzdrawiane. I w to bardzo mocno wierzę. Psalm 103, 2-3, Bóg leczy wszystkie twoje choroby. Nie ma takiej choroby, której Bóg by nie mógł uleczyć. Czy jest to choroba mentalna, czy jest to choroba fizyczna, czy to jest choroba, która toczy rodziny, czy jest to choroba, która toczy małżeństwa, czy jest to choroba, która toczy domy, czy jest to choroba, która dotyczy miast, która dotyczy uzdrowienia nawet wód fizycznie, że wody są zatrute, że nie można z nich pić, tak, że nie możemy się karmić z naszych pól. Bóg wszystko to chce i może uzdrowić. I psalm, Dawid mówi, błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich dobroci z Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Zwracam uwagę na słowo wszystkie, to znaczy kompletnie. Nie ma rzeczy żadnej, z którą Bóg by sobie nie mógł poradzić. Psalmista jest bardzo precyzyjny i niesamowite jest to, że Dawid miał już to objawienie w Starym Testamencie, tak? Kiedy jeszcze nie wiedział o krwi Jezusa, nie była przelana krew Jezusa, ale już wtedy Bóg, to jest ten sam Bóg,
Starego i Nowego Testamentu. On się nie zmienia. Tam musiały być po prostu spełnione pewne warunki. My w Nowym Testamencie mamy inne, dzięki krwi Jezusa. Mateusza 8, 2, 3. Bóg objawia swoją wolę. I oto trędowaty przystąpiwszy złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Czyli Jezusa pragnieniem jest uzdrowienie. To jest głęboko w jego sercu. On nie powiedział: teraz wiesz co, przyjrzyjmy się twojej rodzinie, przyjrzyjmy się twojemu życiu, policzmy twoje grzechy, a w ogóle to sprawdźmy po prostu plusy i minusy, czy zasługujesz na to uzdrowienie. Po prostu on przyszedł do niego z nadzieją i wiarą, że to jest nauczyciel dobry, który pragnie i chce uzdrawiać. I jest jedna odpowiedź w ustach Jezusa: tak, chcę, żebyś był uzdrowiony. Jezus nigdy nie odmawiał nikomu, nie znajdziemy ani jednego takiego przykładu, że Jezus komukolwiek odmówił uzdrowienia. Jana 6, 38, Jezus sam mówi o sobie: stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę Bożą swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Wola Jezusa jest kompatybilna z tym, co robi Ojciec i co robi Duch Święty. Duch Święty nadal uzdrawia. To się nie skończyło 2000 lat temu. Pan: jestem, który jestem, Bóg mówi. Tak? Czyli po prostu Jezus cały czas uzdrawia, uzdrawiał, uzdrawia i uzdrawiać będzie. Już w niebie nie będzie nam potrzebne uzdrowienie. Tu, na ziemi, my go diametralnie potrzebujemy. Tak? Bóg nie daje choroby. Jakuba 1, 16-17. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry. Od Ojca Światłości u Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Czyli widzisz, wszystko, co wstępuje z góry, jest doskonałe. Wszystko, co wstępuje z góry, jest dobre. Czy choroba jest dobra, czy choroba jest doskonała? Choroba nie może wstąpić z góry. W niebie nie ma choroby, w niebie nie ma niedoskonałości. Tam wszystko jest czyste, tam wszystko jest doskonałe, tam wszystko jest dobre. I Bóg jest dobry, i Bóg jest doskonały. Bóg nie jest jak człowiek chwiejny, który ma humor. Dzisiaj mam ochotę kogoś uzdrowić, a jutro nie mam, a pojutrze to się zastanowię. Nie takiego Boga głosimy, który zmienia zdanie jak człowiek, tylko Boga stabilnego, którego słowo jest tak i amen. Tak, tak, nie, nie. Jeśli objawia w swoją wolę odnośnie danej rzeczy, to nie zmienia tej woli na drugi dzień. I mówi, że chce uzdrowić, że jest Ojcem dobrym, że jest Ojcem światłości, że nie ma w nim żadnej odmiany, czyli nie zmienia się. Dzisiaj tak, jutro inaczej. Bóg nie jest kapryśny, jest stabilny, jest skałą naszą, na której możemy stabilnie budować również nasze zdrowie i myślenie na ten temat. I takiego Boga oczekuje świat i takiego Boga my głosimy. Uzdrowienie w dziele odkupienia. Słowo zbawienie w Nowym Testamencie to jest słowo sozo, greckie słowo, na podstawie którego przetłumaczono słowo zbawienie oznacza więcej niż przebaczenie grzechu, oznacza także uzdrowienie, uwolnienie, błogosławieństwo. Jest to słowo, w którym streszcza się wszystko, co Jezus nam zapewnił przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Czyli zbawienie to nie dotyczy tylko pewności tego, że pójdziemy do nieba, chociaż niektórzy chrześcijanie nawet tej pewności nie mamy. Ale ono jest pełne, tak jak lekarz, Jahwe Rohwe, ja Pan lekarzem Twoim, nie dotyczy tylko ciała, ale duszy, narodów, ołtarzu, wszelkiej sytuacji, gdzie toczy się jakakolwiek choroba. Podobnie słowo zbawienie, tym bardziej jest kompletne i to, co Jezus dla nas zrobił, dokonało się. A przejdźmy teraz do słowa. Izajasza 53, 4, 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Mateusza 8, 16, 17. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka. Czyli wcześniej Izajasz prorokował
jak Jezus będzie funkcjonował, jak Zbawiciel będzie funkcjonował. I to dokładnie Jezus wypełnił. Wszystko, co o Nim było powiedziane. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus wypełnił Słowo jako ten, który jest nazywany Słowem Bożym. Wypełnił je kompletnie, również w uzdrowieniu. 1 Piotra 2, 24-25. On grzechy nasze na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owca, lecz teraz nawróciliście się do pasterza stróża dusz waszych. Widzisz, Jezus jest stróżem naszych dusz, jest pasterzem naszych dusz. To znaczy, że On ma zaopatrzenie dla naszych dusz. To znaczy, że On ma prowadzenie dla naszych dusz, dla naszej woli, dla naszych myśli, dla naszych emocji. Kiedy my spędzamy z Nim czas w komorze, po prostu On przychodzi i uzdrawia nasze rany. Wszelkie przeszłe jakieś trudne doświadczenia, właśnie będąc w bliskości z Nim. Dawid powiedział, tylko w Bogu uciszenie duszy mojej, przedkładam Panu sprawę moją. My często u ludzi szukamy uzdrowienia naszych dusz, naszych emocji, naszego rodzaju myślenia. Mamy takie oczekiwania. Owszem, Bóg nas powołał do społeczności ze sobą i z innymi ludźmi i my powinniśmy być dla siebie zachętą nawzajem. I wtedy nie tylko powinniśmy się modlić o uzdrowienie naszych ciał, ale przez słowa, jakie wyzwalamy do siebie nawzajem, możemy przynieść uzdrowienie do czyjejś duszy. Ale Bóg po pierwsze sprawił tak, że to On jest tym, który uzdrawia nasze duszy. Ja uważam, że my w chrześcijaństwie też mamy różne zrozumienie, albo zbyt duszą się zajmujemy i ona jest stawiana na pierwszym miejscu, albo jakby idziemy w ogóle w drugą stronę, w drugi rów, czyli duszę w ogóle ignorujemy. Po prostu ignorujemy nasze emocje, ignorujemy naszą wolę, ignorujemy to, co przeżywamy w środku, a Bóg chce, żeby nasza dusza była zdrowa, żebyśmy byli spokojni, żebyśmy byli pełni radości, żebyśmy wiedzieli dokładnie, w którą stronę podążamy, żebyśmy po prostu spokojnie zasypiali i spokojnie się budzili, tak? I popatrz, to wszystko chce Bóg uzdrowić i to wszystko może być dusza nasza zdrowa i może w zdrowy sposób funkcjonować. Ona też nie może być ignorowana, więc zwróćmy się do pasterza naszych dusz, do stróża naszych dusz. Choroba może być skutkiem przekleństwa zakonu. Po upadku człowieka w grzech Jezus wziął przekleństwo na siebie. I Galacjan 3,13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I w 28 rozdziale od 15 wersetu w 5 Mojżeszowej możemy przeczytać wszystkie skutki nieposłuszeństwa i przekleństwa, które przychodziło na życie ludzi. Czyż to nie cudowne, że również z tego przekleństwa krew Jezusa i Jego ofiara nas uwolniła? Ty nie musisz być grzechem naznaczony, tak jak czasem ludzie w Starym Testamencie byli naznaczani. Kiedy nie pokutowali, tak naprawdę w swoich grzechach umierali i ten grzech jakby był gradacją. Po prostu coraz bardziej się jakby pomnażał i był coraz wzmocniony w ich życiu, ale dzięki krwi Chrystusa to przekleństwo jest złamane nad nami. Wczoraj mogłeś być w czymś krąbny i nieposłuszny, ale kiedy przyjmujesz, że krew Jezusa, że ofiara Jezusa na krzyżu uwolniła cię od tego przekleństwa, to możesz stać się innym człowiekiem, który zacznie żyć innym życiem. Przyjrzyjmy się teraz o uzdrowieniu w służbie Jezusa. Jezus sam o sobie powiedział, kiedy wszedł do synagogi w Nazarecie: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ucieśnionych wypuścił na wolność. Jezu po wyjściu z pustyni w mocy ducha, gdzie był kuszony przez szatana, wszedł do synagogi, skąd pochodził i wypowiedział nad sobą słowa proroka Izajasza. Widzimy, że Pan Jezus absolutnie wiedział, po co przyszedł. On dokładnie rozpoznał w Słowie to, co jest wyzwolone nad jego życiem i uzdrowienie do tego należało. Choroba jest dziełem diabła. 1 Jana 3,8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Jedną z jakby
z części tego służby Jezusa było niszczenie dzieł diabelskich. Choroba jest dziełem diabelskim i Jezus się nie obawiał o tym mówić, nie obawiał się to czynić. On miał co do tego, był pewny, że Bóg nie zsyła chorób, Bóg nie wychowuje ludzi przez chorobę, że za każdym razem choroba ma swoje jedno źródło i on je za każdym razem niszczył, jeśli była taka wola człowieka, którego on uzdrawiał. Dzieje apostolskie 10:38, tak wypowiedział się Piotr w swoim przemówieniu, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy pozyskał 3000 osób dla Jezusa. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich. Czyli Piotr apostoł miał takie świadectwo o Jezusie, że on uzdrawiał wszystkich i był namaszczony mocą do tego, by to czynić. Jana 10:10-11, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, swoje życie kładzie za owce. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Choroba, to jest ci coś skradzione, jest coś ukradzione w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie czy w narodzie. Za każdym razem choroba jest czymś destrukcyjnym. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. W obfitości i w życiu nie ma śmierci, nie ma choroby, nie ma niemocy i Pan Jezus wyraźnie mówi, że to nie może pochodzić z tego źródła, więc Bóg nie chce, żebyś był chory, Bóg chce, byś był zdrowy. Po to Pan Jezus umarł, żebyś ty mógł wziąć od Niego pełne uzdrowienie, gdziekolwiek tego potrzebujesz. Służba Pana Jezusa obfitowała w uzdrowienia. Mateusza 15:31 i wiele innych fragmentów. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych, kładli ich u nóg, a On ich uzdrawiał. Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Służba uzdrowienia ewidentnie przynosiła wiele radości, przynosiła chwałę Bogu. Bóg był prawdziwie poznany. Ludzie zobaczyli, że Bóg chce czynić im dobrze przez służbę Jezusa. Tak? Jezus dziś uzdrawia tak samo jak kiedyś. Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Czyli Bóg się nie zmienia. Jak uzdrawiał, uzdrawia i uzdrawiać będzie. Uzdrawianie przez ręce apostołów. Jezus posyłał uczniów do uzdrawiania i uwalniania. Mateusza 6:7. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi, a oni poszli, wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Uczniowie byli namaszczani i trenowani w tym, by ludzi uzdrawiać i uwalniać, czyli robić dokładnie to, co Pan Jezus. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale jest powiedziane, że my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Kościół w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Ta służba się nie skończyła. My nadal mamy to robić. Mamy uzdrawiać, mamy uwalniać, ale w jaki sposób, że weźmiemy moc, która jest nam dana od Jezusa. Po wylaniu Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich widzimy pełno świadectw uzdrowienia przez apostołów. Dzieje apostolskie 3:1-10. Opisana jest tu historia męża chromego, którego sadzano przy bramie świątynnej zwanej Piękną. Piotr i Jan go natychmiast uzdrowili. Dzieje apostolskie 5:12-16. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przybytku Salomonowych. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, a przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść, na którego z nich
również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrawiani. Niesamowite jest to, że przez służbę uzdrowienia i znaki i cuda po prostu przychodziła bojaźń Boża do ludzi. Ludzie byli przyciągani, całe miasta były przyciągane w konsekwencji do Chrystusa. Tak, Dzieje apostolskie, przykład Filipa Ewangelisty, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Czyli przyjmowali przez słowo i przez moc Bożą, która się manifestowała. Czyli Filip nie był teoretyczny. On nie opowiadał tylko rzeczy, ale on też manifestował moc. Jezus, jak mówił do uczniów, to mówi: słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Dlatego w jego nauczaniu, kiedy on nauczał, zawsze po jego nauczaniu uzdrawiał i uwalniał ludzi, wzbudzał w ludziach wiarę, żeby mogli przyjąć to uzdrowienie i uwolnienie. I dokładnie widzimy, że robili to apostołowie. Po prostu nie byli teoretyczni, nie byli gołosłowni, ale też uważam, że przez to, że właściwie mówili i nauczali i myśleli na temat uzdrowienia, to było potwierdzane znakami i cudami i uzdrowieniem. Czasami, jeśli my celebrujemy chorobę, jeśli my mówimy o Bogu rozdwojonym, który chce albo nie chce uzdrawiać, albo to zależy od wielu różnych czynników, ale oczywiście ze strony Boga, że dzisiaj ma ochotę, jutro nie ma i że uzdrawianie to jest jakby wykręcanie Bogu ręki, to nie dziwmy się, że też nie ma manifestacji, bo Duch musi stąpić na właściwe słowo, które jest z substancji Bożej, które zostało przyjęte z góry, a nie które jest mieszanką naszych złych doświadczeń, tego, co my przyjęliśmy, albo w ogóle złej doktryny, według której funkcjonujemy. Jak wygląda uzdrowienie w Kościele dzisiaj? Jezus obiecał, że jako wierzący, jako Jego uczniowie będziemy uzdrawiać. I Ewangelia Marka, 16 rozdział, o tym mówi, że między innymi taki zwykły wierzący, który ledwo się nawraca, na chorych ręce kłaść będzie, a ci wyzdrowieją. Widzisz, i to po prostu, nie widzę tam tysiące warunków do spełnienia, by zwykły wierzący mógł to robić. Wystarczy, że przyjął Jezusa do swojego życia i od razu może iść i uzdrawiać. I moc uzdrowienia potwierdza, że jesteś Jezusem ucznia. Manifestacje Ducha Świętego, mówienie innymi językami, wyganianie demonów i również w tym uzdrowienie potwierdza, że my jesteśmy uczniami. Nie tylko owoce Ducha Świętego, ale również dary Ducha Świętego. Czasami wpadamy w jedną skrajność, że tylko owoce albo tylko dary. Jedno bez drugiego nie istnieje. Owoce prowadzą cię do darów, ale dary też produkują owoce. To jest niesamowite, że Ducha Świętego nie można podzielić, tylko go trzeba przyjąć w całości. I również uzdrowienie, moc uzdrowienia po prostu powoduje owoce Ducha, chociażby radość. Tak, która i dziękczynienie z serca, które jest wdzięczne Bogu, że doświadczyło uzdrowienia, albo że na przykład jego małżeństwo zostało uzdrowione, albo powiedzmy, że ustawodawstwo w danym kraju zostało uzdrowione, albo ile musiało być radości w Izraelu, kiedy oni powrócili z niewoli i Cyrus, pobudzony przez Ducha, dał pieniądze i dary i wysłał Izraelitów do tego, by odbudowali świątynię Bogu, tak? To naprawdę wzbudziło wiele radości, wiele chwały. Przyszło wtedy do Izraela, tak, i przyszło uzdrowienie do tego narodu. Już przestali być niewolnikami. Jak przyjąć Boże uzdrowienie? Właściwa teologia, to już mówiłam o tym. Nie możesz unieważniać słowo przez swoją naukę, musisz je dokładnie znać, bo wtedy jesteś pewny tego. Możesz zbudować swoją wiarę. Wiara rodzi się w sercu ze słuchania. Galacjan 3:5. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Nie musisz zasługiwać sobie na uzdrowienie. Uzdrowienie jest darem płynącym ze zbawienia
I lepiej, żebyś nastawił swoje uszy na słuchanie właściwej nauki, niż próbował zdobywać Bożą przychylność, by to uzdrowienie przyjąć. To jest dar. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Słowo jest lekarstwem. Przypowieści 4, 20-24. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowuj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Uszy do słuchania, oczy do widzenia, serce, które rozumie. Czyli cała koncentracja i uwaga na Słowie Bożym i przyjmowanie Go. Odpowiadanie na Słowo. Wypowiadanie Słowa. Marek 11, 20, 24, Jezus odpowiadając, rzekł: miejcie wiarę w Boga. Inne tłumaczenie jest: miejcie Boży rodzaj wiary. A ja lubię to tłumaczenie: miejcie wiarę w Boga. Bo kiedy Boga naprawdę znasz, to ty mu po prostu głęboko wierzysz i ufasz. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Czyli dlatego my mówimy do góry, i tą górą może być jakakolwiek choroba cię teraz trapi. Czy to jest choroba twojej duszy, czy twojego serca? Ja mam wrażenie, że głównie dzisiaj mówię do ludzi, którzy doświadczyli jakiegokolwiek cierpienia i się zmagają i dręczenia. Dzisiaj jest twój dzień zbawienia, dzień sozo, dzień, kiedy ty wstajesz w sile i w mocy i mówisz do tej góry, że się ma usunąć z twojego życia, ponieważ twój Bóg właśnie w tym dniu i teraz cię uzdrawia. Związywanie i rozwiązywanie. Mateusza 18, 19, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Nierozwiązane są tylko te rzeczy, kiedy my nie znamy i nie mamy objawienia woli Bożej. Ale kiedy ty masz objawienie woli Bożej i wiesz, czego Bóg chce, i znasz swój autorytet i swoją pozycję w duchu, będziesz to robił. Jest to autorytet dany nam z nieba i pozycja w duchu. Stój w wierze, trwaj w słowie. 1 Jana 15,7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Trwaj w społeczności z Jezusem. Społeczność z Jezusem to jest społeczność ze Słowem Bożym, a imię Jego Słowo Boże. Wielu jest chrześcijan, którzy w ogóle nawet nie czytają słowa. I mówią, że mają społeczność z Jezusem i mają jakieś dziwne doznania, doświadczenia, i czasem zaczynają wierzyć kłamstwu. Po prostu musisz spędzić czas ze Słowem, z objawieniem tego, kim On jest, ale przede wszystkim poznać Go przez Słowo. Hebrajczyków 10:35-38. Nie porzucajcie więc uchwalności waszej, która ma wielką za płatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, czyli musisz modlitwę podeprzeć wytrwałością. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módl się tak długo, aż zobaczysz swój przełom, aż do niego dojdzie. Używaj całej broni duchowej, którą ci dał Bóg. Unicestwiaj złe zamysły, jakakolwiek myśl, która się sprzeciwia prawdziwemu poznaniu Boga. Jak już wiesz, że Bóg jest dobry, doskonały, czysty, jest światłością, to musisz popracować nad swoim umysłem i po prostu wyrzucać każdą myśl, która sprzeciwia się prawdziwemu poznaniu Boga, która jest sprzeczna z tym, jak Bóg sam o sobie mówi. Dziękuj Bogu, że już cię uzdrowił. Filipian 4:6-7. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie swoje sprawy Bogu. I na koniec kontroluj język. Przypowieści 10:11. Życie i śmierć są w mocy języka. Widzicie, ta największa bitwa, która się toczy, ktoś kiedyś powiedział, to się toczy bitwa w naszym umyśle, ale to, co się w twoim umyśle znajduje, gdzieś musiałeś przeczytać, gdzieś musiałeś posłuchać, czy gdzieś z jakiegoś źródła musiałeś to wziąć, i to będzie determinować to, co będziesz wypowiadać. Czyli myśli, świat myśli jest istotny, potem to przechodzi jakby do serca, zaczynasz w to wierzyć i zaczynasz to wypowiadać.
Więc wypowiadaj życie nad sobą, wypowiadaj życie nad swoją duszą, nad swoim życiem emocjonalnym, nad swoim umysłem, nad swoją wolą. Wypowiadaj życie nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi, nad swoim małżeństwem, nad swoim domem. W końcu wypowiadaj życie, słowa życia nad swoim narodem, tam gdzie mieszkasz, nad swoją ziemią. Nie przeklinaj, tylko błogosław, a modlitwa zgodna z wolą Bożą wykona pracę tam, gdzie mieszkasz. Zobaczysz, jak się rzeczy będą zmieniać. Ludzie, którzy zarządzają twoimi regionami, mogą nagle zarządzać w prawy sposób, mogą nagle stać się narzędziami Boga, wykonującymi Jego pracę, bo Bóg uzdrawia. Uzdrawia ducha, uzdrawia duszę, uzdrawia ciało, uzdrawia narody, uzdrawia rodziny, uzdrawia małżeństwo i my jako Kościół właśnie z tym poselstwem idziemy. Jako synowie, których z utęsknieniem oczekuje się objawienia stworzenia. Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych. Ludzie, świat oczekuje takich synów Bożych. Ludzie nie chcą Boga, który jest kapryśny, który nie uzdrawia, na którego nie możesz liczyć, na którego nie możesz polegać, ale nie takiego Boga znamy, nie takiemu wierzymy, nie takiemu ufamy, ale Bogu pewnemu, stabilnemu, dobremu, czystemu, doskonałemu. Błogosławię wszystkich i każdemu życzę uzdrowienia, gdziekolwiek tego potrzebujesz. Bądź błogosławiony, niech przyjdzie przełom do twojego życia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.